Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Byliśmy pogrzebać Skiala. Aha, a teraz muszę się spotkać z Filippą w Elfich Ruinach. Idziemy po Kamień Słoneczny, czyli to już będzie dosłownie chwilę od bitwy, nie? Ha. Jest. Dobra. Łódź potrzebuje. Potrzebuje łodzi. Dziewczyn, lepszy nie dotykaj, bo... Ale chyba jak dobrze pamiętam, muszę sam tam płynąć. Niestety. Ale jakoś daleko nie ma to. Nie będzie źle. Ups. Do tyłu, do tyłu. Pobitycy coś tam gadają. Zawsze możemy cię odstawić z powrotem na wyspę Mgieł. A już se pogadały? Nie wątpię. A po co tam nie wystarczyło mnie za mnie? A ty byś nam wszystko opowiedział o zabawianiu się genem starszej krwi? Nie zataiłem przed wami niczego, co mogłoby być przydatne w walce z Erebinem. A co do starszej krwi? Wszyscy zdajecie sobie sprawę, że Ciri jest wyjątkowa. Ja po prostu jako jedyny wiem, jak bardzo. A może po prostu masz na jedną? Ja? Dobra. Nic za bardzo ciekawego. Nie mówili, o czym bym nie wiedział. Sekunda. Dobra. Bo tam nie ma przystani, nie? Żebym... No nie. Muszę płynąć sam. Dopływamy, już dopływamy. To się nagrywa? Tak, nagrywa się, okej. Po prostu świetnie. Spójrz na to. Zajebiście. Idziemy. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Vilgefortz? Kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe. Zboczę z drogi, ale to... Albo nie, i tak chcę, potem mogę to pozwiedzać, nie? Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się bardzo gustownie. Wiedźminie? Słyszysz to? Mhm. Wiedźminie? Czego nie mogę podnieść? Przecież to się świeciło. Co ona powiedziała? Ona nie spadnie, prawda? Nie
To tak bije. Z powrotem założę ten. Porównam sobie miecze. Chyba nie będziesz teraz grzebał w tej padlinie. Mamy tu coś do zrobienia. Zamknij się, kobieto. Miejsce mocy. Jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. Gotowe. Chodźmy. Znowu ktoś będzie tu jęczał. Chodź, kobieto. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrille. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko skoczyć do łóżka. Ty, Yennefer, bawicie się w rodziców. Tak, jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, ewidentnie nie ma już miejsca. Nic nie mogę zebrać z nich. Nie wiem, czy to po prostu nie ma takiej opcji, czy znowu coś się zawiesiło. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Zapraszam. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Mało olejku. Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu dzikiego gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ciągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała? A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy?
Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że... Ale ona jest marudna. ...wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków? Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Palnąc, że z tej jaskini zaszłam, problemy by wyjść. Czekaj. Ciągle się gubię. Coś tu jest. Czujesz? Nie. Mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. Muszę się tam dostać. Cyk, cyk. Mocny był. Raz mnie trzepnął, a ile mi życia zabrał. O, jakiś fajny miecz. Jakiś nowy. Wyglądem to samo, ale inny. Spróbujemy sobie zamienić. To pójdzie tu, to tu. To tu, to tu, a to tu. No, tu, ta tu. O fajnie, tutaj dwa razy. Tylko trzepłem, a tam musiałem trzy razy. No i fajnie. Gdzie ta Zouza? No wreszcie. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę, musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie. Polecam górzyste okolice Nazairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszołamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie Loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne, ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer.
i zniknij. Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emhyrze. I przy Ciri. Ale ona nie zostanie tam, babo, tak kobieto. I naprawdę wolała. Ja nie dopuszczę do takiego zakończenia. Daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Z powrotem. Jeszcze tylko stąd muszę jakoś wyjść. Metoda prób i błędów. Raz pamiętam. Nie, raz chyba mi się tylko udało wyjść stąd, tak wiecie. Bez trudu. Ale jak przynajmniej pobłądzę, to będę miał czas, żeby pozbierać tutaj co nieco. Obstawiam, że już zabłądziłem. Nie, zaskakuj, tam coś jest. Interesujące, ale ja tego nie chcę. Szkoda mi też miejsca, żeby... Nie lubię, jak on wolno chodzi. Ile mamy kasiurki? Trzeba to rozmienić. Nie. Wiem, że tank nie szedłem tutaj, ale nic nie zaszkodzi pozwiedzać. Ile skrzyń! Co ja wyrzuciłem?
O, wyjście, fajnie. No znowu tak wolno chodzi. Tu jakiś człek. Muszę się pozbyć trochę tych rzeczy. No i dobra, to do następnego odcinka.